Mamy taką nadzieję, że no, ci, którzy w ten sposób zrobią, w pewnym momencie odejdą, tak? I będziemy mogli swobodnie, normalnie ze sobą współpracować. No, te same dusze, tak? To same myślenie. Joasiu, proszę, też. Więc tak, drodzy polotowcy, dzisiaj jesteśmy z wizytą w klinice w Grodnie. Tutaj widzimy, za nami jest wejście do kliniki. Chciałam powiedzieć, że już jesteśmy po zwiedzaniu szpitala. Obejrzeliśmy wszystko, obejrzeliśmy wszystkie działy, wszystko to, co mogą otrzymać pacjenci. I tutaj jest taka zasada, tak system jest opracowany, że nikt nie zostaje bez pomocy. A jeżeli tej pomocy potrzebuje szybko, to ją ma po prostu już, na teraz. I ja chciałam powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, zresztą my jesteśmy pod wrażeniem i chcemy to naszym obywatelom, naszym Polakom, naszym braciom, siostrom przekazać, że to jak może być naprawdę, bo jak jest, to my wiemy. Chcę powiedzieć, że oprócz tej obsługi medycznej, tej pomocy, każdy z pacjentów ma swoje możliwości modlenia się, tak? Czyli jest ta kaplica wyznania prawosławnego, kaplica wyznania katolickiego. Jest sklep dla pacjentów, jest kawiarnia. No, są warunki, atmosfera taka jak po prostu w domu. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem. Ja chciałam złożyć na Państwa ręce wielkie podziękowania za Waszą pracę, za zorganizowanie tak tej pracy. No i życzyć wytrwałości tej pracy, która no, jest raczej posłaniem, tak? A nie jako usługa, jako zawód. I dopiero to wtedy mamy takie wyniki. No, chcę jeszcze dodać, że będziemy w kontakcie i będziemy taką współpracę dla naszych obywateli organizować po prostu. I teraz chciałabym kilka słów właśnie od Państwa przekazaniem również do nas, do naszych obywateli. Ogromne спасибо, что приехали к нам. Мы всегда рады видеть вас. Мы всегда рады помочь вам, если понадобится. Мы всегда жили мирно и дружно, и друг другу помогали. Да. Никакие границы, домыслы и сегодняшней ситуации не должны повлиять нашим добрым, дружеским отношениям, взаимоотношениям. Для нас они не истеют. Так. Молодцы, что приехали. Очень рады вас видеть. Мы показали вам все, что показали. Мы ничего не скрывали. Вы сами все видели, куда хотели, туда мы пошли. Рады вас видеть у себя. Приезжайте еще раз. Bardzo dziękujemy.